Siemaneczko, ja jestem Driftowy Bubu i witam Ciebie w mojej rowerowni. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat amortyzatora dwupułkowego, jakim jest RockShox Boxer. Porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób go zamontować do roweru, w jaki sposób ustawić te tutaj dwie półki, jak założyć stery, jak to wszystko skręcić, żeby się to trzymało kupy i było zgodnie z zaleceniami producenta. Także zapraszam. Jak widzicie, na stole mam przygotowane wszystko, czego będę potrzebować podczas skręcania. Pierwszą czynnością, którą zrobię, będzie zamontowanie dolnej półki właśnie tutaj na golenie mojego amortyzatora. Zanim jednak to zrobię, upewniamy się, że te śrubki mają tutaj na maksa popuszczone. On się trzyma tutaj na czterech śrubach, dwie z lewej strony, dwie z prawej strony. Orientujemy się, gdzie mamy przód naszej korony, a gdzie mamy tył. I jak już to wiemy, jak już mamy tutaj przeczyszczony środek, żeby tutaj nie było żadnego piasku, który nam tutaj właśnie mógłby porysować nasze golenie, to postaramy się to teraz zamontować. Ok, i teraz pada pytanie, jak głęboko należy wsunąć tą moją półkę i jak to w ogóle powinno wyglądać. Ten amortyzator seryjnie ma 200 mm skoku, to znaczy, że od naszej uszczeleczki do górnej półki powinno być około 20 cm, także możemy to śmiało zmierzyć. O, jak widzicie, w moim przypadku jest 19,5 cm, także będę chciał tutaj troszeczkę cofnąć półeczkę ku górze. Teraz jest równo 20 cm. Teraz mogę śmiało dokręcić moją lewą stronę amortyzatora. Dlaczego lewą, to Wam za momencik powiem. Jednak zanim przykręcicie tą lewą stronę, upewnijcie się, że macie powietrze w amortyzatorze. Wtedy napompowanie amortyzatora nie zaburzy Wam żadnego z pomiarów, także używam do tego imbusa numer 4 i dokręcam tutaj wstępnie lewą stronę. Pamiętajcie, żeby nie robić czegoś takiego, że dokręcacie na początku na pałę jedną ze śrub i potem drugą znowu na pałę, tylko żeby je dokręcać tutaj równomiernie. Też one tutaj nie wymagają jakiejś nie wiadomo jakiej siły. O, jedna załapała, dokręcam drugą. Za momencik będziemy to dokręcać jeszcze mocniej. Także mamy przykręcone naszą lewą stronę. Tutaj jest równo 20 cm, 200 mm, tyle ile skoku ma ten amortyzator. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego najpierw zacząłem od lewej strony, a nie od prawej strony. Otóż prawa strona jest bardziej ruchoma. Mam na myśli to, że znajduje się tutaj tłumik. To nie jest tak sztywne jak powietrze, bo tutaj napompujemy powietrza i to cały czas ma tą samą wartość. Natomiast tutaj jesteśmy w stanie to dać do dołu, jesteśmy w stanie dać to do góry. Jak widzicie, nasze lagi nie są równo, dlatego właśnie zacząłem od prawej strony, że prawa strona jest naszym wyznacznikiem i teraz lewą stroną równam, żeby było mniej więcej równo. Tutaj wiadomo, nie jesteśmy aptekarzami. I teraz jeszcze zwracam uwagę na to, żeby tutaj napisy Boxera też były, o, żeby po prostu nam się to tutaj pokrywało w jednej linii. Tutaj też mamy znaczniki naszego sagu. I jak nasze dwa korki są w jednej linii, to mogę teraz śmiało dokręcać drugą stronę. I tutaj też pamiętamy o tym, żeby dokręcać je równomiernie. Jeżeli chodzi o dokręcanie, to celowo nie korzystam tutaj z całej dźwigni, nie generuję maksymalnej siły, ponieważ ona nie musi być aż tak mocno dokręcona. No też jest ryzyko, że jeżeli za mocno to dokręcicie, to że Wam, nie wiem, coś się stanie z tą lagą, że Wam właśnie tutaj zostanie Wasza śruba w środku, a urwiecie łepek, także uważajcie z siłą. Teraz dokręcam mocniej również drugą stronę, żeby potem o tym nie zapomnieć. Byłby troszeczkę przypał jeździć z niedokręconymi półkami. Bym sflatował jakąś hopę i
by mi się amortyzator domknął i to tak konkretnie. Tak prezentuje się amortyzator po zamontowaniu golnej półki. Teraz będę przechodził do montażu sterów w moim rowerze. Mam tutaj dolne łożysko, górne łożysko. Na to górne łożysko przyjdzie właśnie ten pierścień. Mamy tutaj taką podkładeczkę. Cyk. I kapselek. Jeżeli chodzi o dolne łożysko, to bieżnia dolnego łożyska znajduje się już właśnie tutaj na tej koronie. To jest właśnie ten element, dlatego on już jest. Jeżeli chodzi o stery, to stery do roweru zjazdowego na dobrą sprawę nie różnią się niczym od sterów, które posiadam w mojej dirtówce. No może, jeżeli czepialibyśmy się szczegółów, to tutaj w porównaniu do mojego tu Six Playera stery są jeszcze wbijane, czyli miski sterowe są jeszcze wbijane w ramę, a u mnie od razu wkłada się łożyska w tu Six Playerze. Pomijając fakt, że miski mam już wbite w mojej zjazdówce, to montaż sterów wygląda tak samo. Dlatego biorę smar za pomocą mojej ulubionej strzykawki. Smaruję właśnie dół. Na przesmarowane miejsce wkładam właśnie moje łożysko. Nadmiar smaru oczywiście tutaj rozprowadzam. Rozprowadzam też po górze łożyska. Daję właśnie teraz ten kapselek, pierścień i zamykam w to wszystko uszczelnieniem. I tak oto prezentuje się złożona góra. Jeżeli chodzi o dół, to po prostu wsuwam łożysko. Cyk. I również tutaj rozprowadzam nadmiar smaru. I w tak oto przygotowaną ramę będę wprowadzać nasz amortyzator dwupółkowy. W ten oto sposób prezentuje się włożony amortyzator. Teraz co będziemy chcieli zrobić, to będziemy chcieli właśnie zamontować górną półkę. Jednak zanim to nastąpi, montuję tutaj odbojniki. Odbojniki są to gumowe elementy chroniące naszą ramę, również nasz amortyzator od tego, żeby się to tutaj nie obijało. Wysokość tych odbojników potem oczywiście sobie dopasujemy. I po zamontowaniu naszych odbojników czas nadszedł na naszą górę amortyzatora. Okay. Tak właśnie teraz to wygląda. Już jesteśmy praktycznie na finiszu, jeśli chodzi o montaż tego amortyzatora. Pierwszą czynnością będzie teraz sprawdzenie, czy nam tutaj wszystko fajnie dopasowało się. I teraz jeżeli chodzi o odległość pomiędzy tą półką a tą półką, to jest ona ściśle określona przez producenta, że musicie się mieścić w pewnych właśnie w pewnych granicach. Jednakże z tego co zauważyłem, ważny jest ten parametr, żeby wasza górna półka nie była, jakby to powiedzieć, żeby nie trzymała się tutaj na styku, na styku właśnie tutaj przy samym tym górnym pokrętle, tylko no wiadomo, tutaj musi być jakiś tam centymetr luzu, jeśli o to chodzi. Ja teraz będę montować podkładkę i właśnie podkładka ląduje właśnie w to miejsce. Ląduje tutaj też zwykły kapsel ze śrubą. I to będzie pierwsza śruba, którą będziemy tutaj skręcać. Pierwsza, ale nie ostatnia, bo tych śrubek tutaj mamy no troszeczkę więcej niż w przypadku mojej dirtówki. O, swoją drogą teraz widać, jak beznadziejnie dokręciłem tą kierownicę, jeśli chodzi o kąt. Jest masakrycznie mocno wygięta do mnie. Będę to musiał poprawić, jak już będę miał rower złożony do końca. I tą tutaj śrubę dokręcamy. Pamiętajmy o tym, żeby tutaj też nie przesadzać z siłą, bo to jest śruba kontrująca, czyli im mocniej ją dokręcicie, tym ciężej będzie wam chodzić kierownica, jeśli chodzi o ruch lewo-prawo. Także tutaj nie przesadzajcie z siłą. Chodzi bardziej o to, żeby zniwelować luz w całym układzie. Śrubą numer 2, którą będę dokręcać, będzie to właśnie tutaj ta śruba znajdująca się przy podkładce. Zabezpiecza ona dodatkowo właśnie naszą rurę sterową. Zaciska się ona właśnie dodatkowo na naszej rurze sterowej.
Tutaj też pamiętajcie, żeby nie przesadzać z mocą. W tym wypadku w bokserze to akurat są, tutaj nie są to jakieś grube śruby. No nie jest to jakieś trudne do zerwania. I ostatnie dwie śruby, które będziemy tu dokręcali, to będą to śruby właśnie po prawej i po lewej stronie. Właśnie to są śruby górnej półki. I tutaj też pamiętajcie, no nie przesadzać z tą mocą. Wiem, że powtarzam to dosyć często na filmach, ale no często się zdarza, że po prostu ktoś to dokręca, ktoś to dokręca zbyt mocno i wtedy efekty są opłakane w skutkach, dlatego nie polecam tego dokręcać zbyt mocno. To samo uczynię teraz z drugą stroną. I w ten oto sposób prezentuje się moja zjazdóweczka z dokręconym przednim amortyzatorem. Zostaje jeszcze tutaj ustawić sobie odbojniki w ten sposób, żeby właśnie podczas zginania się kierownicy nasz odbojnik właśnie trafiał tutaj w ramę, żeby nie było sytuacji, że nasza laga trafia najpierw o ramę niż ten właśnie odbojnik, także dobranie tego punktu też będzie ważne. Z takich rzeczy, o której wspomniałem gdzieś po drodze, to ważna jest odległość pomiędzy dolną półką a górną półką i tą odległość właśnie podaje Wam producent w jakimś serwis guide Waszego amortyzatora. Poszukajcie, bo jest to na pewno do znalezienia w internecie. To jest wyrażone na pewno w centymetrach, są to konkretne wartości. Konkretne wartości też są, jeżeli chodzi o odległość pomiędzy tą półką a tą półką. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam temat przedniego amortyzatora, amortyzatora dwupółkowego i tego, w jaki sposób go się montuje. Jeżeli wniosłem wartość do Twojego życia albo podobało Ci się to wideo, to koniecznie zostaw łapę w górę. Napisz coś miłego w komentarzu i też zachęcam Ciebie oprócz subskrypcji do kliknięcia właśnie tutaj gdzieś w dzwoneczek. Nie wiem, gdzie on tam się w ogóle wyświetla, ale dzięki temu nie przegapiasz następnych filmów i jako, że jest ich ostatnimi czasy dużo, to łatwo jest coś przegapić. Także wbijaj też na naszą grupę Dirtowej Akademii na Facebooku, wbijaj na Instagrama, no i wbijaj w kolejne filmy. Z fartem! No i musimy troszeczkę zwiększyć tempo ze składaniem tego roweru, bo nastanie nasz nowy rok, a rower będzie niezłożony, dlatego też zwiększamy tempo i czekajcie na kolejne odcinki.